Widzę strach w twoich oczach, gdy siedzisz w pustym pokoju, w który panuje złość, co pojawia się od zmroku. Myślami chodzisz po raju, lecz w rzeczywistości to siedzisz sam jak palec i wołasz o pomoc. Patrząc prawdzie w oczy, uświadamiasz sobie, że nikt ci nie słyszy, co budzi wkurwienie i stres. Pod zalewa skronie twe tutaj, gubiąc się ciągle, dajesz porwać się pokusom i kosę wbijasz w żołądek. Zagubiony w świecie, gdzie parszywe echo niesie sprzeciw dla takich, co na dłoniach noszą krew własnych dzieci. Przesiąknięty smrodem świata ludzi rzucających błotem, opętany wzrok, nie wiesz, co będzie potem. Głos, który podpowiada ciągłe słowa pokuty, nie daje rozeznania, gdzie podłoga, gdzie sufit. Na głowę spada ciężko toczony głaz, w przestrzeni, gdzie tak nierównomiernie płynie czas. Magazynek wpycham kule, czule celując w natchnienie. Czuję w żyłach krew pulsuje, jakby to mi kładliwienie. Wszystkie kurwy z uśmiechem opijają twój upadek. Naprzeciwko ciebie przeznaczenie, z nim milion zagadek. Jestem w pokoju bez klamek, kochany jak marki z zasad. Wyobraźnia toczy wojnę, na innych kierując desant. Taki tworzone na plecach, ludzie płacą własną głową. Badają mnie jak szczura, tworząc bombę atomową. Mroczny dyliżans, z niego wysiadł lice śmierci. Wszedł do pokoju, gdzie niestworzone wieści. Chcąc zebrać swoje żniwa, wyjął gitarową stronę szybkim pociągnięciem, wyrżnął mu w gardle dziurę. Patrząc jak żałośnie ławił się swoją krwią, wyjął z kieszeni nóż i rozciął dziecku skroń. Przystawiając swoje usta do wytworzonej dziury, wciągał mózg jak szejka z plastikowej rury. Bez zbędnych pytań, bez fałszywych odpowiedzi, odpalam pierwszy beat i już mi w głowie siedzi. Nie pytam, co myślą sąsiedzi za ścianami, zalewani przez nas wersami i własną rezonansami. Mój rap jest dźwięczny, a że ich męczy nie poradzę. Pokój jest bez klamek, więc czemu nie wejdzie żaden? Skoro mają coś do mnie, chętnie wysłucham. Słowem ich doszczętnie zniszczę, wystarczy sekunda. Kolejny debil, znów po 7 latach. Dziś zgwałcił dziewczynkę, pierdolony psychopata. Historia jego oparta jest na faktach. Polował na ofiary, czyhając gdzieś w szakach. Jego kariera zakończona dosyć szybko. Przez społeczeństwo okrzyknięty został męską dziką. Teraz siedzi w pokoju, w którym nawet brak klamek. Zamknięty w klicie, w której ciągle nadzór kamer.